Słuchajcie, Baldi połączony z gastem już jest, bo go słychać. Więc tylko ziemi, jabłuszko, słuchajcie. Dobra, już pierwsze strzały poszły, więc niedobrze, niedobrze. O Jezu, ilik tu jest! Hej, jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. Serio, poświęć 3 sekundy na zostawienie łapencji. To nie boli. Słuchajcie, w poprzednim odcinku nie udało się przebić progu, słuchajcie, 10 tysięcy lajków. Także myślę, że dzisiaj możemy zrobić taki challenge, słuchajcie, że dobijemy 2000 lajków. Słuchajcie, 2000 lajków dobijamy i naprawdę challenge jest wykonany. Także zachęcam oczywiście każdą osobę do zostawienia łapencji. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mam dla was bardzo przyjemny, słuchajcie, rzecz. No nie wiem, słuchajcie, w ogóle się dowiedziałem od wiśniaka dzisiaj, właśnie od tego, który tutaj stoi, że dzisiaj mają nas zaatakować, słuchajcie, Baldi. Ma zaatakować nas Baldi oraz Gast, słuchajcie. Gast, który jest mega niebezpieczny, więc zobaczymy, co tu się będzie działo dzisiaj. Słuchajcie, w ogóle tu jest mój domek. W ogóle, zobaczcie, mam tutaj super crafting table. No nie wiem, jak wam się podoba, ale według mnie jest elegancki. W ogóle, dlaczego te szyby w ogóle nie są przeźroczyste? No nie wiem dlaczego, ale coś mi tutaj nie gra, słuchajcie. Także więc dzisiaj, słuchajcie, mam mega dużo itemków, słuchajcie. Nakładam super zbroję. No i patrzcie, możemy ogólnie dzisiaj latać, więc naprawdę będzie ekscytująco. Fajnie, fajnie, dobra, słuchajcie, będę miał moc oczywiście latania, jeśli tylko nałożę swoją, słuchajcie, tutaj elegancką zbroję, więc słuchajcie, zaraz za momencik ją sobie będę mógł założyć. Także już w tym momencie mogę wpisać sobie game mode 1, słuchajcie, i budujemy bazę. Ogólnie sprawa wygląda tak, że mamy na zbudowanie bazy 8 minut, słuchajcie, 8 minut. Wydaje mi się, że to jest wystarczający czas, by tutaj Baldi, słuchajcie, przyszedł. Musimy obronić naszą wioskę. W ogóle napiszcie propozycję, jak możemy nazwać naszą wioskę. Na przykład, nie wiem, paprocin, nie wiem, jakiś creeperowo, słuchajcie. Możecie wymyślić nazwę dla naszej wioski pod tym właśnie w komentarzu. Także zachęcam każdą osobę, która napisze nazwę dla naszej wioski, słuchajcie. No i oczywiście jeśli mi się jakaś spodoba, słuchajcie, to może wykorzystam ją w następnym odcinku i oczywiście podpiszę nickiem, słuchajcie, osoby, która dała taką propozycję. Także piszcie, macie taki mały konkursik, słuchajcie, no a może wygrany nagra ze mną odcinek, także zachęcam. Słuchajcie, mamy 8 minut, czas start, budujemy oczywiście bazę. Ja wykorzystam, słuchajcie, drewno, słuchajcie, wykorzystam sobie drewno, by zbudować naszą bazę. Jak dobrze wiecie, oczywiście gasty, słuchajcie, są dosyć niebezpiecznym mobem, więc wydaje mi się, że będzie dzisiaj ciężko. I co najważniejsze, słuchajcie, musimy zrobić schron, słuchajcie, z dachem. Schron z dachem, ponieważ naprawdę gasty są dzisiaj bardzo, bardzo niebezpieczne, słuchajcie. Potrafią naprawdę zrobić takie szkody, że szok, słuchajcie. Więc dobra, budujemy oczywiście tutaj każdą jakąś taką część. Okej, dobra, mamy to zrobione, więc dobra, robimy oczywiście zaraz przednią część naszej bazy, no i będziemy mogli oczywiście z Baldim zawalczyć, słuchajcie. No i słuchajcie, na samym końcu oczywiście z połączeniem, słuchajcie, Baldiego i Gasta. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Ja mam nadzieję, że będzie dosyć interesująco, ponieważ no ten Gast, strasznie się jego obawiam, no mega się obawiam, więc słuchajcie, robimy bazę na dość wysokich obrotach, żeby naprawdę nie marnować tutaj czasu. Okej, jeszcze jeden i tutaj, słuchajcie, będzie to kształt takiej łodzi, bo słuchajcie, ostatnio mi się tak spodobało, ktoś zbudował bazę w kształcie łodzi i naprawdę mi się to tak podobało. W ogóle, no nie wiem, no plus 10 do, słuchajcie, obrony, więc wydaje mi się, że warto coś takiego zrobić. Dobra, to będzie w kształcie łodzi, słuchajcie, nasza baza. Musimy mieć oczywiście schron, oczywiście do powietrznych ataków, słuchajcie, żeby walczyć właśnie z takim mobem. Dobra, mam dużo ogólnie broni, które umożliwią mi, słuchajcie, walkę właśnie z gastami, więc naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że będzie ekscytująco. Dobra. Budujemy oczywiście tutaj całe naszą tą łódź. No zobaczcie, to w kształcie łodzi takiej jest, no. 6 minut zostało, słuchajcie, moi drodzy. No nie, musimy trochę przyspieszyć, ponieważ naprawdę jest tutaj już dosyć mało czasu. Dobra.
Słuchajcie, co najlepsze, że to jest baza z drewna, słuchajcie, baza z drewna, a jak dobrze wiecie, gasty oczywiście strzelają takimi kulami ognistymi, które potrafią po prostu taką bazę po prostu doszczętnie spalić, więc nie wiem, czy mądrze wykorzystałem właśnie taki materiał jak drewno, no ale chyba jakoś tam uda mi się to, nie wiem, w jakiś sposób zastąpić, na przykład brukiem, słuchajcie, cobblestone'em. No dobra, to zrobimy oczywiście taką w bazę, słuchajcie, to będzie też epicko wyglądać. No i słuchajcie, strzelcie oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, no bo słuchajcie, filmy wjeżdżają, słuchajcie, pamiętajcie, codziennie o godzinie 11, więc zapraszam oczywiście do zaglądania na kanał. Jeśli jeszcze nie widzieliście in poprzednich filmów, to zachęcam oczywiście do zobaczenia. No i pamiętajcie, że nazwać jakąś tą wioskę, wtedy będę mega szczęśliwy, jeśli ktoś wymyśli fajną nazwę. Dobra, słuchajcie, mamy już jakąś tam bazę, jest zrobiona. Dobra, robimy oczywiście tutaj wieżyczkę na samej górze, no tutaj, nie? Robimy wieżyczkę, więc zobaczymy, czy uda się w jakikolwiek sposób tutaj przetrwać. Dobra, zobaczymy, czy Baldi będzie miał w jakikolwiek sposób tutaj szansę z nami. No oczywiście gaz, to wydaje mi się, że bez problemu, słuchajcie, zniszczy mi tą bazę. Myślę, że zniszczy. No i słuchajcie, na samym końcu oczywiście połączenie tego moba, więc to też będzie spoko. Dobra, patrzcie, baza będzie właśnie wyglądać w taki sposób. Napiszcie też propozycję, jaką wyście bazę chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Nie wiem, na przykład w kształcie łódki, w kształcie na przykład serca. O, to też będzie dobre. Jeśli ktoś napisze propozycję, w jakim kształcie ma być baza, to też będzie spoko. Właśnie będę mógł sobie wykorzystać, nie wiem, właśnie do odcinka. Dobra, zrobimy oczywiście tutaj schodki, słuchajcie, zrobimy schodki, żeby było można sobie tutaj elegancko wejść na samą górę. Dobra, budujemy oczywiście coraz wyżej, no i w tym momencie, słuchajcie, tutaj będzie trzeba takie rozdrożenie zrobić, wtedy coś takiego, okej. No i tutaj zrobimy już, słuchajcie, pierwszą warstwę tutaj obronną, gdzie będziemy mogli oczywiście walczyć z naszymi mobkami, które będą oczywiście tutaj nas atakować. Dobra, w sumie coś takiego może być. Coś takiego może być, fajnie to też dosyć wygląda. Budujemy oczywiście coś takiego, no i pięknie to będzie teraz grało ze sobą. Świetnie, jestem zadowolony oczywiście z tej bazy w kształcie łódki. No i słuchajcie, tu będzie maszt, słuchajcie, to ma wyglądać jak łódka z masztem, no nie wiem, czy z kominem, coś takiego. Dobra, to zbudujemy jeszcze, słuchajcie, maszt, zbudujemy maszt na szybkości, może z drewna nie, z wełny też nie, zrobimy to z kamienia, w ogóle mam super texture pack, który jest naprawdę epicki, słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę taki bajkowy dosyć, więc fajnie to wygląda, oczywiście ja tutaj sobie to muszę jakoś tu ogarnąć, nie wiem dlaczego ten blok jest jakiś dziwny, inny, ale okej, dobra, zobaczymy, czy to będzie wpływało w jakikolwiek sposób na naszą rozgrywkę. Dobra, słuchajcie, zrobimy to w kształcie, słuchajcie, łódki, oczywiście statku takiego, jakiegoś wodnego, więc też fajny pomysł, właśnie ktoś mi napisał, zrób bazę w kształcie łódki, to będzie epickie. Pamiętajcie, że napisać, w jakim kształcie ma wyglądać następna baza w następnym odcinku, no i oczywiście, jeśli wasza propozycja może zostać wykonana, no i oczywiście pozdrowię taką osobę na odcinku, więc też warto spróbować, słuchajcie, swoich sił, wymyślić coś fajnego. Dobra, słuchajcie, baza wygląda właśnie w taki sposób. Dobra, tutaj możemy już sobie tutaj ogarniać. Fajnie, dobra, jestem zadowolony, bardzo zadowolony. I słuchajcie, możemy też zrobić tak, że tutaj będą drabinki i oczywiście wejście na górę, więc też tutaj będziemy mogli sobie jakoś podróżować, słuchajcie, na samą górę. No i coś takiego i jest epicko, tylko jeszcze z tej strony zrobić, dokończyć, więc teraz jest ładnie, pięknie, super. Dobra, cieszę się, bo już naprawdę nie wiedziałem, w jakikolwiek sposób tutaj można to zrobić. No coś takiego, dobra, jeszcze o jeden wyżej. Dobra, patrzcie, że tutaj zrobimy taką kabinę, gdzie będziemy mogli oczywiście tutaj, słuchajcie, ostrzeliwać wroga. Fajnie, dobra. No i jeszcze tutaj by przydało się trochę powiększyć. Fajnie, bo naprawdę już coraz mniej czasu, słuchajcie, coraz mniej czasu, bo zostało półtorej minuty, a ja jeszcze muszę, słuchajcie, płotkami tutaj obgrodzić. No i drzwi wstawić, to jest też ważne. O nie, zapomniałem o drzwiach. O kurczaki, o nie, szybko. Dobra, już coraz mniej czasu, słuchajcie. Czasu jest naprawdę malutko. No i budujemy bazę, dobra, mamy bazę zbudowaną tutaj w jakikolwiek sposób. Teraz jeszcze drzwi, doors. Dobra, mamy drzwi do bunkra, dobra, drzwi do bunkra zrobimy oczywiście tutaj. Wow, słuchajcie,
Nie mogą być drzwi. Zrobimy po prostu zwykłe drzwi. Szybko, szybko, bo czas już jest coraz mniej. Dobra, zrobimy drzwi tutaj takie brzozowe. Słuchajcie, no a z tej strony zrobimy takie zwykłe drzwi, które możecie spotkać oczywiście w zwykłym Minecrafcie. No i okej, dobra, tutaj zrobimy jakieś tutaj podejście, słuchajcie. No i na samą, na tutaj, żeby można było sobie wejść, też by przydało się jakieś oczywiście wejście. Dobra, szybko, szybko, 40 sekund, słuchajcie, 40 sekund już coraz mniej, więc już w tym momencie powinniśmy kończyć, słuchajcie, już praktycznie oddawać tą całą strukturę do użytku. No ale niestety, dobra, musimy jakoś tutaj się ją dokończyć. Dobra, więc powiedzcie, czy to przypomina statek w jakikolwiek sposób. Napiszcie w komentarzu, czy to przypomina w jakikolwiek sposób statek i oczywiście ma to być obronny statek, więc okej, dobra, zostało 15 sekund, więc może tutaj jeszcze jakoś dokończę. Owca, uciekaj! Nie, uciekaj, owca! Dobra, owca, uciekaj, koniec czasu, a ona się stoi. Dobra, pach, dobra, udało się w jakikolwiek sposób tutaj zrobić. O nie, koniec czasu, słyszycie ten telefon? Dobra, udało się. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy wam właśnie przypomina właśnie to statek, ale wydaje mi się, że jest okej. Tutaj mogło być wykończone, słuchajcie, w jakiś właśnie brukiem, ale no czasu było za mało, no więc słuchajcie, dobra, jeszcze tylko okienka tutaj zrobię, żeby było widać, co tu się dzieje. No i wiecie co, właśnie już teraz możemy wchodzić do naszej bazy i czekamy oczywiście, aż tutaj przyjdzie, słuchajcie, Baldi, więc za momencik widzimy się. Słuchajcie, moby już chyba są, musimy je koniecznie zobaczyć, zobaczymy ile ich będzie. Dobra, jeszcze tylko nałożę, słuchajcie, jetpacka, który umożliwi mi latanie. I dobra, zobaczcie, dobra, mamy to, słuchajcie, już lecą na mnie, zobaczcie ile ich tutaj jest. Dobra, także atak! Dobra, rozwalamy, słuchajcie, wszystkie te moby. Dobra, uda się, może je rozwalić, słuchajcie. Dobra, dwie rakiety poszły, może jeszcze jedną, słuchajcie. Spróbujemy nacelować jakoś w jakikolwiek sposób. Patrzcie, możemy coś takiego zrobić. Okej, dobra, może tego, z lewej strony. O, i poszło, słuchajcie. Dostał, dobra, dostały te mobki. Okej, dobra, już teraz mam trochę przesrane, bo naprawdę, nie, te małe jeszcze brzdące latają, słuchajcie. Także jest epicko, słuchajcie, dobra. Wykończymy je właśnie z tym, właśnie tą bronią. Dobra, zostawimy im otwarte drzwi, zobaczymy, jak one się będą zachowywały, dobra. Ten mały już chciał wejść, słuchajcie. Dobra, rozwalamy oczywiście te moby. No i patrzcie, teraz tylko wykończyć je. Dobra, co, one wejdziecie do mnie do bazy, czy nie? Zapraszam. Umiecie wchodzić, czy nie? Słuchajcie, czyżby one nie potrafiły wejść, słuchajcie, do bazy mojej? Co to ma być? Dobra, o nie, potrafi jednak, ej. On jednak potrafił, ej gościu, dobra. Patrzcie, teraz będziemy je odpychać. Dobra, może złote jabłko sobie zjem po prostu, słuchajcie. Nie wiem, czy one w jakikolwiek sposób będą przychodziły tutaj przez naszą bazę, słuchajcie. W ogóle napiszcie, w jaka broń najbardziej wam się podoba. Czy właśnie takie rakiety, słuchajcie. Czy oczywiście blaster shotgun, zobaczcie, coś takiego. Może broń, słuchajcie, sonic rifle. O nie, jeszcze wpadłem, dobra. Sonic rifle, zobaczcie, co tu się z nimi dzieje. To jest mega broń. Dobra, tutaj jest blaster taki, który ich przysmali, słuchajcie. Kolejną rzeczą jest oczywiście Tesla Gun, która najbardziej wam się podobała. Ale oczywiście moim faworytem jest coś innego niż Tesla Gun. No dobra, próbujemy wejść do naszej bazy, słuchajcie, żeby te moby nie mogły tutaj do nas, słuchajcie, jakoś wejść. Dobra, i to jest jeszcze Nether Charge, słuchajcie, patrzcie, netherowa coś tam, nie powiem, Charge, co to jest, Charge? Nie, Blaster, słuchajcie, Nether Blaster. Dobra, także patrzcie, że tych mobów jest bardzo dużo. Moim faworytem jest Sonic Rifle, zobaczcie, co on wyprawia. Co on wyprawia, po prostu wszystkie moby, które stoją w jednej linii, potrafią po prostu zniszczyć w mgnieniu oka, więc to też jest epicka broń, słuchajcie. No, nieźle, słuchajcie, pokonaliśmy Baldiego. Baldi został pokonany właśnie w tym momencie przez nas, także za chwileczkę oczywiście będziemy mieli walkę z Ghastem, który jest też mega mocny, także zobaczycie, że to będzie chyba jedna z najcięższych walk oczywiście w mojej karierze, więc zobaczymy, co tu się będzie działo. Słuchajcie, już Ghasty są, także zaraz za momencik musimy zobaczyć, co tu się będzie działo. Dobra, ja wydaje mi się, że naprawdę będzie epicko. Co? Jezu, ile jest i atak nastąpił, je kurczę. Zobaczcie, co tu się dzieje, giną. Dobra, udaje się je rozwalić. No ale naprawdę, to jest mega ciężko, słuchajcie. Naprawdę, to jest mega ciężko, tym bardziej, że te moby są na hita. Ale strzał jest elegancki. Zobaczcie, co tu się dzieje, w ogóle podpalają moją bazę. Nie podpalajcie mojej bazy, goście.
co by one wyprawiają? Zobaczcie, co tu się dzieje? Co jest grane? Jeśli one taki ostrzał prowadzą, słuchajcie, to co to będzie? Jeśli już zawalczymy, słuchajcie, z innym mobem. Dobra, shotgun tutaj się mega sprawuje, słuchajcie. W ogóle zobaczcie, jak moja baza wygląda. No, przesrane, słuchajcie, no mamy przesrane, ewidentnie, naprawdę jest beznadziejna sytuacja, ale dobra. Co najważniejsze, słuchajcie, możemy naprowadzić właśnie taką broń, właśnie, i właśnie rakieta poszła, zobaczymy, czy trafimy. Tak, słuchajcie, bez problemu. Dobra, wydaje mi się, że laser, słuchajcie, tutaj zrobi robotę, bo naprawdę tym laserem można je rozwalić bez problemu, słuchajcie. Jest epicko, naprawdę nie spodziewałem się właśnie czegoś takiego. No i słuchajcie, podpalamy wszystkie gasty, zobaczymy właśnie, że one już nie mają z nami szans. No myślałem, że będą cięższym wojownikiem właśnie tutaj, ale dobra, ten jakoś skoczył na nas. No okej, dobra, gasty, chodźcie tutaj, ja oczywiście wchodzę do mojej bazy. O, dobrze, że ja właśnie zrobiłem z kobla, słuchajcie, jakieś części, bo naprawdę nie spodziewałem się tego, że one aż tak będą tutaj spamować tymi kulami. Dobra. Ale w sumie żadnego obrażenia mi nie oddały, więc jestem zadowolony. Słuchajcie, czyżby to już? Czyżby to już? Tam jakiś jeden uciekł chyba. Nie wiem, czy na pewno... Wszystkie chyba moby zostały już pokonane, słuchajcie, baza jest doszczętnie zniszczona, więc to jest epickie, słuchajcie, epickie, bo będziemy mogli zobaczyć, jak będzie wyglądała walka Baldiego połączonego oczywiście z Gastem, słuchajcie. No także za momencik, słuchajcie, się widzimy. No i pamiętajcie, że teraz będzie oczywiście finał tego odcinka, także możecie teraz zostawić łapencję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, także do usłyszenia za momencik. Słuchajcie, Baldi połączony z Gastem już jest, bo go słychać. Naprawdę jest epicko, słuchajcie. Jest epicko, także za momencik będziemy mogli zobaczyć, co tu się dzieje. Więc tylko ziemia, buszko, słuchajcie. Dobra, już pierwsze strzały poszły, więc niedobrze, niedobrze. O Jezu, ile tu jest? O Jezu, Baldi połączony, oczywiście z Gastem. Nie, no patrzcie, co tu się dzieje, co jest grane. Ale mnie tutaj nawalają, słuchajcie. Więc zobaczymy, czy uda się w jakikolwiek sposób rozwalić go na przykład tamtego. Dobra, dostał, słuchajcie. Ale co najgorsze, że te moby, słuchajcie, nie chcą ginąć od hita, słuchajcie. To nie jest gaz, to jest Baldi połączony z Gastem, więc epicko, no nieźle, nieźle, dobra. Zobaczymy, czy uda się je tutaj wykończyć. No, okej, dobra. Mamy oczywiście tego Baldiego. No shit, naprawdę Baldi jest mocny, słuchajcie. Połączył się naprawdę mega groźnego moba. Nie spodziewałem się, naprawdę. Muszę zjeść jabłko, bo zaraz mnie rozwalą, słuchajcie. Muszę zjeść jabłuszko, bo naprawdę jest epicko, ciężko. Dobra, odpychamy właśnie takiego moba. No i, ale nic mu to nie zadaje, słuchajcie, obrażeń praktycznie. No w ogóle minigun by się przydał, słuchajcie, minigun, którego byśmy mogli tutaj je wykończyć, słuchajcie, wszystkie te moby. No ale dobra, ja oczywiście też dostaję, słuchajcie, ja też dostaję właśnie jakieś tam obrażenia, więc no jest ciężko, dobra, spróbujemy go z ziemi, słuchajcie, jakoś tam rozwalać. Dobra, Baldi, chodź tu. Dobra, patrzcie, ile strzałów. No naprawdę dużo, chyba z 8 strzałów trzeba oddać właśnie, żeby rozwalić takiego moba, więc nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dobra, spróbujemy z tego lasera, który jest dosyć celny i dosyć szybko trafia właśnie do wroga. O kurczę, dobra, jak stoję, słuchajcie, to jest niedobrze, niedobrze, bo już... O kurczę, prosto w twarz dostałem, no nieźle. Dobra, muszę coś zjeść, słuchajcie, muszę coś zjeść, no złote jabłko, bo tylko złote jabłka mam. No, ale czekajcie, czy uda mi się wszystkie rozwalić? No to jest pytanie, o to jest pytanie. Dobra, patrzcie, że teraz mam rakietę, możemy ją naprowadzić, słuchajcie, i strzał, zobaczymy, czy trafi. Patrzcie, on ucieka, ucieka. Ale, czy go dogoni? Nie dogoni, patrzcie, to jest mądre, słuchajcie, mądry mob, więc dobra, te już uciekają, zostało tylko do zniszczenia właśnie kilka tych sztuk, no i patrzcie, że tutaj już praktycznie mamy przerzedzone wszystko, tamtego trzeba rozwalić, ciekawe czy się uda, dobra, udało się, ucz, ty dziadzie, dobra, udaje się jakoś go zniszczyć, więc fajnie, fajnie, dobra, jeszcze tylko ten mobek, no i chyba, skończymy chyba, słuchajcie, tą przygodę właśnie z Gastami, połączony z Blaze, boże, nie Blaze, tylko z Baldi, słuchajcie. Także, słuchajcie, udało się obronić miasto, słuchajcie. Napiszcie propozycję, jak możemy nazwać to miasto, to też mnie bardzo interesuje, słuchajcie. No i oczywiście, jeśli ktoś wymyśli fajną nazwę, która mi się spodoba, albo która będzie miała dużo łapek, słuchajcie, pod komentarzem, to właśnie... przypnę, słuchajcie, serduszko takiej osobie. No nie, każdej osobie, która wymyśli nazwę, to przypnę serduszko. Ale żeby właśnie jakoś tutaj odzwierciedlić, czy wynagrodzić taką osobę, może ją zaproszę na odcinek. Albo, słuchajcie, albo spróbujemy zrobić właśnie taką niespodziankę, że zobaczymy, jak się nazwie następne miasto i kto będzie burmistrzem, właśnie ta osoba, która nazwała tak to miasto. Także, słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i pamiętajcie, dawajcie propozycje, jakie moby możemy połączyć w następnym odcinku, zawalczyć z nimi
znajomymi, także piszcie komentarze. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście oczywiście z kanałem. Lecimy do 200 tysięcy subskrypcji, także już niebawem, mam nadzieję, że przyjdzie ten czas mega szybko. Także do usłyszenia, ja jestem matruner.pl, pa pa!